Siemank wszystkim z tej strony, z wami dzisiaj kolejny odcinek z Noob War The Elves, w którym będziemy grać dalsze levele na naszej drodze. Tak jak powiedziałem w ostatnim odcinku, zupgradowaliśmy sobie damage strzał, zwiększyliśmy sobie ilość naszych ziomeczków, jeśli dobrze mi się wszystko kojarzy, oraz zwiększyliśmy ilość życia, więc powinno być nam zdecydowanie łatwiej z manewrami naszymi łucznikami. Ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce. Oczywiście spełnimy sobie od razu nasze jednostki. Beware, when hostile... A, okej, dobra, dopiero uczą o tym, że... jak się nazywa? Że centaury potrafią zestanować. No, bardzo dziękuję za taką informację, której, powiedzmy, już się dowiedziałem mniej więcej jakiś czas temu, patrząc po prostu na nasze wojska. O Jezus, o Jezus, niedobrze. Musimy tutaj użyć szybko naszych... jak największych, największej ofensywy. Będzie trzeba też zwiększyć ilość naszych w ogóle centaur, tak patrzę. Wydaje mi się, że jeżeli zacznę w nie inwestować, to możemy nawet lepiej, nawet możliwe, że lepiej wyjdzie mi niż zainwestowanie w po prostu w naszych łuczników. Owszem, łucznicy są bardzo fajną opcją, ze względu na to, że możemy sobie zrobić naprawdę duży damage do wykładania wtedy, ale no, nie sami łucznikami cwaniak żyje, więc trzeba będzie się nad tym po prostu zastanowić. Tutaj pyk, ładnie wszelkie salwy wylatują, żeby to wszystko przerzedzić. Najprawdopodobniej będę zaraz miał brak naszych jednostek stojących jako melasów, więc trzeba będzie na to zwrócić uwagę, bo no, jak widać już, centaury nam zginęły. Teraz już wszystkie jednostki nam zginęły. Teraz tutaj szybko triple salwa oraz ogniste strzały, żeby to wszystko przerzedzić. Lecimy do przodu, dawajcie. Halo, bo my tu nie możemy przejść do naszych kolejnych łuczników. Dajcie, musimy przejść, zrobić triple salwę. Ogniste strzały, normalne strzały i możemy dojść sobie naszymi jednostkami do zamku. Nawet bez już, znaczy zrespiłem sobie dla zabawy, ale bez żywych centaurów. Teraz tak, mamy 2500, więc jak powiedziałem, chciałem sobie zwiększyć ilość centaurów. To jest mój cel w tym momencie. O, jednakże też chcę sobie zwiększyć o jednego łucznika, więcej chcę mieć. I będę musiał się zastanowić w końcu nad tym leczeniem, czyli 6000 hajsu muszę wydać na to, żeby odblokować sobie leczonko. Zobaczymy, jak to będzie. V i B. Teraz czekamy tutaj centaury, by nadchodzić, więc uwaga, salwa. Dobrze, pięknie tutaj dużo damage'a dostało, więc przeczyszczone, chociaż jak widać nasze jednostki tutaj bardziej upadły. Pyk. Wszystko tam wysłaliśmy, co mogliśmy. Znowu triple salwa będzie. Dobrze, ale no zobaczcie, ile my jednostek dostaliśmy ogólnie. Znaczy, jaki damage. Boże. Dawajcie, no nie no, humany tutaj są tragiczne, szczerze mówiąc. To jest, na zasadzie, wydaje mi się, że mogę je podzielić na zasadzie centuriony, łucznicy, ludzie. Coś na tej zasadzie. Bo łucznicy blokują dostęp naszym łucznikom. Centuriony stanują i mają dużą wytrzymałość. Natomiast humany w drużynie przeciwnej są naprawdę słabe. Tylko my, czy my teraz tego levelu nie przegramy przypadkiem? O kurczę, zobaczcie, jak ja sobie straciłem w ogóle naszych jednostek. Nie mogę teraz wyjść, nie mogę teraz do przodu wyjść, bo inaczej zginiemy. A, okej, okay, to był już koniec. Dlatego tak mocno wszystko tutaj miało być. Ponieważ to był krótki, natomiast bardzo intensywny level. Stąd właśnie nasze życie aż tak podupadło. I teraz tak. Ogólnie czemu chcę pójść w to leczenie? Ponieważ jeżeli zrobimy to leczonko, to będę mógł wejść sobie łucznikami pod strzały przeciwników i potem po prostu wyjść wyleczony. Ponieważ zgaduję, że once every level. Okej, okay. Zgaduję, że leczenie działa na zasadzie zrespienia naszych upadłych jednostek. Czyli załóżmy mamy, nie wiem, 200 na 200, napisane te 200 białe, 200 czerwone. To 200 czerwone będzie mogło być wyleczone. Będę znowu całą armię w pełnym życiu. Tylko, dlatego, że to jest jednorazowe, może być też... nie to, że problematyczne, ale niekoniecznie mogłoby nam dać tyle, ile bym chciał. Teraz tak.
Na pewno chcę zrobić sobie więcej humanów naszych, ponieważ oni ładnie wytrzymują, ale też chcę zrobić sobie jedną więcej fal w rapidzie oraz większy damage w naszych strzałach. Czemu? Ponieważ widzę, że centuriony troszeczkę dużo przeżywają. To jest oczywiście przeciwne centuriony, prawda? Ogólnie ten biuero tych centurionów jest cały czas. Nie rozumiem tylko czemu. Czyli czekamy chwilę, czekamy. Dopiero jak poleci szarża naszych centurionów, to tutaj możemy wychodzić do przodu. Pyk. Piękny damage tutaj przerzedził jednostki przeciwników. Tutaj kolejna armia. Oj kurczę, to jest podwójna armia. Tu akurat była podwójna armia, więc musimy troszeczkę uważać bardziej. Tutaj ładne salwiksy. I chyba mogę zrobić sobie dokładnie rest centurionów, ponieważ ich straciłem. To jest znowu triple salwa, ogień, normalne strzały i znowu triple salwa, aby to wszystko przerzedzić i tutaj na końcu już wykończyć. Możemy zrobić teraz nasze melee jednostki, które do nas zaczęły dochodzić. Uwaga teraz. O, ładnie wyliczone. Może jedną salwę tam straciłem, ale tak czy siak na plus. Teraz tak, tutaj muszę zrobić sobie ogniste strzały, żeby to troszeczkę wspomóc. Centuriony tam już wyłączyły wszystkich możliwych łuczników, więc możemy przejść sobie dalej. Teraz centuriony przeciwników. Tak jest. Trzeba tutaj to wspomóc. Teraz będziemy mogli robić sobie naszych centuriów nowych, chociaż nie widzę, żeby na razie byli potrzebni. Czekam, aby łucznicy przestali atakować. Dawajcie, no przestańcie atakować. Jeszcze troszeczkę musicie tam centuriony przepchać. Dobrze. Dorobimy sobie nowe centuriony. Chociaż już łucznicy nie istnieją. Salwa od nas. Teraz centrum przeciwników. Ciach. Dobrze. Atakuję tych z tyłu bardziej. Ponieważ wydaje mi się, że przez to będzie nam łatwiej to wszystko niszczyć. Bo nie przelatują wszelkie dzidy. I też nie muszę się martwić jako łucznicy, że coś we mnie przez przypadek wleci. Uwaga, teraz lecą znowu. Pyk. Okej. Okay, tam. O nie. Widzicie to? Ile jest łuczników? To jest tragiczne. Muszę być łucznikami. Musiałem być łucznikam! I mam pierwszą porażkę. Ponieważ nie zdążymy się wycofać na czas. Tylko teraz. To jest pytanie właśnie w tym momencie. Na co powinienem wydać? Mamy 3200. Strasznie dużo pieniędzy zrobiliśmy na tym levelu. To mnie w sumie cieszy. Większa ilość jednostek. Większa ilość życia. Ale też większa ilość damage'u. To jest to, co potrzebujemy, aby mieć szansę na zwycięstwo tutaj, ponieważ ta... To było chyba 3 zbiory, jeszcze dobrze mi się wydaje, łuczników, przeciwników, więc... No nie było to takie proste do pokonania. Czekamy tutaj. I uwaga. Zaczyna się. Tak jest, ładnie przerzedzone. Co ja mówię przerzedzone, to jest po prostu zlikwidowane. To już nie istnieje. To jest szybko centurion z tyłu, dobrze. Znowu potrójna salwa. Ależ to leci HP. Superowo. Daliśmy nas ładnie, ale to przeczyścić. To jest podwójna armia centurionów, która już praktycznie nie istnieje. W sumie nie istnieje. Po prostu nie istnieje, nie praktycznie, ale nie istnieje. Tylko mamy jednego centuriona, więc on no zbyt długo tutaj nie wytrzyma, dokładnie. Już właśnie zginął. My dodajemy sobie oczywiście nowe wojska, tutaj łucznicy, którzy będą szybko ginąć od nas. Ale no niestety straciliśmy na tym bezsensownie aż 215 życia. Więc też niekoniecznie była to dla nas opłacalna sytuacja. Pyk. Dawajcie, przechodźcie do przodu, walczcie z nimi, walczcie, dokładnie. No nie mogę zrobić, że tak powiem, żadnego ataku, który pozwoli mi robić atak. O, może tutaj będę mógł. Okej, okay, będę mógł kogoś zaatakować. Pyk. Okej, stracimy jedną jednostkę za to, żeby zaatakować im 5. Dawajcie, robimy nowe centuriony. Tutaj pięknie przerzedzone. Dawajcie znowu triple salwę. Tak jest! Tak jest! Czy mogę dać czwórki? Nie mogę dać jeszcze czwórki. Jeszcze mam tam chyba 4 tarcze. Pyk. Przód jest przeczyszczony. Centurion jest zniknięty, teraz właśnie są ci łucznicy. Są teraz ci łucznicy, na którymi muszę troszeczkę poczekać. Bo inaczej nas tutaj zniszczą. Okej, okay. Dajcie, stanujecie ich. Okej, okay. Kolejna triple salwa od nas przeszła i mamy zamek. Tym razem udało nam się to pokonać bez większego problemu. Chociaż, że dobrze mi się wydaje. Mam nadzieję, że to nie była ta główna flaga, ale tam była... Tam był gościu, z 1 HP. Jeżeli by byli ci flagownicy, których mamy tutaj. Oj, no to było naprawdę ciężko w takim razie. Dodam sobie im 1 level up.
tylko po to, żeby mieć ich po prostu więcej, bo zgaduję, że będzie coraz ciężej. Na przykład będę musiał troszeczkę więcej czasami przetrzymać z tyłu, więc wolę mieć jakieś zabezpieczenie. Życie. Do 1000 dolećmy, dobrze. A teraz dodajmy sobie więcej damage'a jeszcze. Zaraz mówiłem o tym, że chciałem zbierać na to leczenie, ale patrząc potem ile ja potrzebuję jednak życia, a nie samego leczenia, to jednak to jest chyba bardziej opłacalna opcja. Okej, mamy tak. Centuriony, ludzi oraz chyba łuczników. Więc to będzie teraz dobra bitka. Uwaga. Okej. Tak, tak dobrze myślałem. Mamy centurionów, łuczników oraz ludzi. Dawajcie, centurion musicie podjechać. Dawajcie, musimy to przeciścić. Dobrze, dobrze. Nie mamy aż tak dużo łuczników w tym miejscu teraz. Pyk. Dobrze, dobrze, dobrze. Do przodu, do przodu. Centurion, musicie nowe jednostki muszą wyjechać. Dajcie, zastanujecie. Jeżeli wy zastanujecie, to ja wtedy sobie wjeżdżam z łucznikami i po prostu ich atakuję salwą. Dobrze. Straciłem troszeczkę życia, ale się to opłaciło. Tu lecą centurion i z ludźmi. O mój Boże, ależ ładnie tutaj przeczyszczone. Czekamy, teraz nie chcę podchodzić, ponieważ nie wiem jeszcze na co więcej powinienem się przygotować, tak? Czy na przykład będzie jeszcze dużo jednostek przeciwników, czy na przykład będzie tylko, czy na przykład nie będzie łuczników. Jeżeli będą jeszcze łucznicy, to opłacało się przetrzymać to, dokładnie, są jeszcze łucznicy, więc teraz tutaj ładnie czyścimy. Pyk. Okej, mogę zrobić sobie centurionów nowych. Czekamy, czekamy, czekamy. Dobrze, stan. Wycofujemy się, dobrze, dobrze, zagrane. Straciliśmy na razie połowę jednostek łuczników, więc też nie mogę się czuć zbyt pewnie. Jednakże też nie muszę się zbyt martwić o to, żebyśmy nie mieli w tym momencie przegrać. Czekamy. Okej, mam jeszcze centurionów. Myślałem, że będę musiał zaraz ich zespałnić. Ale jeszcze żyją. Jeszcze żyją, tak samo nasi tutaj warriorzy. A to jest ostatnia armia już przeciwników, więc ja mogę sobie podejść ze moimi łucznikami i ich po prostu pięknie pokonać i pokazać im, kto przejmuje ich zamek. Co byśmy chcieli teraz zwiększyć? Mamy szansę na większą ilość jednostek. To by nam się mogło przydać. Większa ilość centurionów oczywiście równa się większym przetrwaniem, dłuższym przetrwaniem. Jednakże też nie mogę sobie pozwolić na to, żeby było tak łatwo nas zniszczyć, więc troszeczkę to jeszcze bardziej życie zwiększę. Oraz podwójnie damage. Wydaje mi się, że to jest taka idealna, że to jest takie idealne dla nas ustawienie w tym momencie. Ostatni human skill with shields. Nie rozumiem, czemu te informacje teraz z podpowiedziami są te same. Pyk. Okej, przejęli sobie damage. Okej, ale oleż, aż mi tutaj zlagowało, szczerze mówiąc. Okej, ludzi ze starczami przebiliśmy. Teraz łuczników. Pyk. Dostali troszeczkę z przodu. Pyk. Potrójna sama, teraz ogień. Żeby ich tutaj przerzedzić. Dobrze, idą kolejni tarczownicy, których trzeba oczywiście szybko podpalić się tutaj bronią, ale no nie wytrzymali zbyt długo z tą obroną. Teraz oczywiście robimy nowych centurionów. Dajcie, do przodu, tak, nadjeżdżacie. Teraz my tutaj robimy szybko triple salve włóczników, żeby nas tutaj już nie mogli atakować. Lecą tarcze, więc ich oczywiście przepalamy. Tak jest. Przepalam, potem robimy normalną triple salve. Do łuczników. Jak najmniej chciałem HP stracić. Jednocześnie też atakując. O nie. Centurionki tutaj nie będą się panoszyć. Dawajcie. Centuriony nasze muszą wyjść znowu. Tak jest. Okej, okay, tam są już ostatni łucznicy, więc też mogę teraz wejść, pokazać im po prostu naszą ofensywę, a nie patrzeć tylko na te, jak łucznicy atakują nas po głowach. Dokładnie. Ura. Co bym się mogło teraz zwiększyć? Co mogło być taką dla nas opcją, która by się nam przydała? Może ilość wojowników? Ilość wojowników brzmi naprawdę świetnie. Patrząc po tym, że oni też sporo wytrzymują i są jednostkami, które bardziej polegają na tym, aby przeżyli ataki łuczników, niż jej po prostu sam robili damage. Więc mogę zrobić sobie kogoś, kto po prostu będzie mógł przyjąć na siebie damage właśnie tych wszelkich fal łuczników. Teraz, zobaczcie, że wchodzimy na jakieś fioletowe levele. Zobaczymy, co nam tutaj przygotuje nasza armia przeciwników. Oczywiście tej łucznicy sami mogli sobie wyjść do przodu, ponieważ są tylko wolne jednostki, więc nie musiałem się aż tak bardzo martwić o to, że coś się nam może stać. Pyk. Także tutaj ogniste strzały w tarczowników. Potem oczywiście jak wejdzie ten stan, o ile jeszcze wejdzie ten stan, to będę mógł sobie łuczników zniszczyć, aż nie widać, nie trzeba.
Level strasznie nastawiony na tarcze, na ludzi z tarczami. Nie wiem czemu, w momencie kiedy oni nie są akurat uważani przeze mnie za jakoś, za jakieś mocne jednostki. Dawajcie, podejdźcie do nich, dobrze. My tutaj wejdziemy ze swoją ze swoimi salwami. Okej. W sumie jakby teraz nam centurion zginęło, to bym się akurat nie martwił, bo to by nam się akurat przydało. Dobrze by nam się to odbiło na nas, na zrespinie nowych jednostek. Dokładnie tak się wydarzyło. Teraz zobacz, tutaj szybko trójeczka, w momencie kiedy tam ci się próbują bronić przed naszą ofensywą, ale też ogniste strzały wchodzą. Teraz łucznicy drużyny przeciwnej, czekamy, jest stan, wchodzi salwa. Dobrze. 933 życie zostało, teraz mamy tak, łuczników oraz tarcze. Tarcze dostałem tutaj od nas oczywiście ogniste strzała, potem potrójnego rapida. To jeszcze czekamy na łuczników, chociaż nie musimy na nich czekać. Nie musimy na nich czekać, bo to jest ostatnia fala oporu, jaka im została przed przejęciem ich zamku. I mamy ciach, zamek przejęty, zrobione pięknie, level bez żadnej większej straty. Jak to na razie, tylko raz przegraliśmy, więc... Wydaje mi się, że to jest strasznie dobry wynik, bo gra nie miała żadnego poziomu trudności, więc zgaduję, że jesteśmy na jakimś normalnym trybie. Więc jedna przegrana, jak na 14 bodajże leveli, coś tego typu. To jest całkiem dobry wynik. To jest całkiem dobry wynik. Nie wiem dokładnie, ile tych leveli zrobiliśmy. Wiem, że to jest naprawdę 14 dzień, ale wiem, że jeden dzień nam zajął na zrespienie naszych przeciwników, znaczy naszych wojowników, więc możliwe, że 13 leveli zrobiłem. W każdym razie mamy 2,5 tysiąca życia, dolarów. Więc możemy sobie zwiększyć do 20 jednostek, jeżeli chodzi o naszych centaurów, tak? Centurionów mówiłem. Ja wiem, zawsze się mylę. Legion, legionista, centaur, centurion i tak dalej, te wszystkie nazwy. Pamiętam, że miałem kiedyś jednego z widzów, który był strasznie za historią i mi zwracał tą uwagę. Takie rzeczy się nie zapomina niestety. Dlatego, że spotykam coraz więcej tych tarczowników, to dodam sobie więcej damage'a do ognistych strzał. Dodam sobie teraz damage normalnych strzał, ale będę zacząć zbierać na ulepszenie rapid arrowsów. Jednakże na dzień dzisiejszy to było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Zrobiliśmy sobie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć level. Czyli no mówię, mamy tutaj 6, poprzednio mieliśmy chyba 7, więc to jest 13, teraz będzie dopiero 14 level. Jednakże zrobimy go jutro. Będziemy jutro pięknie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem też level właśnie równo do zrobienia. Jeżeli nam to będzie zajmowało więcej niż 20 minut, to trudno. Jeżeli nie, no to znaczy, że jesteśmy dobrzy po prostu. Jesteśmy osobnikami, którzy potrafią walczyć ze swoją armią w sumie, w ten sposób powinien to odmienić. W każdym razie, to było na tyle. Ja się nazywam Żegnam, zostawcie łapkę w górę, jeżeli wam się kilka podobała. I jeżeli macie jakieś propozycje na gierki, które chcielibyście zobaczyć w przyszłości, zostawcie je w komentarzach, byłbym bardzo wdzięczny. Ja się z wami żegnam, siemanko, peace. Yo! Oh,